Wieczne bezpieczeństwo wierzącego. Kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Kto jest raz w Chrystusie, jest na zawsze w Chrystusie. Taka jest, mówiąc krótko, Ewangelia i Słowo Boże, które nas o tym zapewnia. Mówi, że jeśli uwierzysz w Pana Jezusa, jeśli uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, będziesz raz na zawsze zbawiony. Gdy uwierzysz Jezusowi Chrystusowi, a przestaniesz wierzyć sobie, jesteś zbawiony raz na zawsze. Jeśli zaufasz Jezusowi Chrystusowi, przestając ufać sobie, to Pan Jezus Chrystus jest twoim zbawicielem, jesteś raz na zawsze zbawiony. Kto jest raz w Chrystusie, jest na zawsze w Chrystusie. Natomiast są ludzie niewierzący, którzy przeciwko temu prostemu nauczaniu Słowa Bożego wytaczają różne fragmenty Pisma Świętego, nie rozumiejąc ich i antagonizując z głównym poselstwem Słowa Bożego. Kolejnym takim fragmentem jest pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział, 27 werset. Ale umartwiam ciało swoje i w niewolę poddaję, abym głosząc innym sam nie został odrzucony. Podtrzymuję ciało swoje i ujarzmiam je, abym przypadkiem głosząc innym sam nie był odrzucony. Apostoł Paweł w tym miejscu mówi, że gdyby nie kontrolował swojego ciała, jego apetytów i pragnień, mógłby w końcu zgrzeszyć, a tym samym zostać odrzuconym. Słowo odrzucony lub rozbitek jest tłumaczone gdzie indziej jako odrzucony. Z pewnością odnosi się do zagubionej duszy, na przykład w takim miejscu, które możemy znaleźć w Piśmie Świętym, Rzymian, pierwszy rozdział, 28 werset. A jak oni nie uważali za potrzebne mieć poznanie Boga, tak też poddał ich Bóg umysłowi opatrznemu, aby czynili, co nie przystoi. A także drugi list do Koryntian, 13 rozdział, 5 werset. Pierwszy list do Koryntian, 13:5-7. Nie czyni nic nieprzystojnego, nie szuka swego, nie jest porywcza, nie myśli złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko pokrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Także drugi list do Tymoteusza, 3 rozdział, 8 werset. Drugi Tymoteusza, 3:8. Mamy tutaj takie zapewnienie Słowa Bożego. A jak Jannes i Jambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak i ci sprzeciwiają się prawdzie, ludzie rozumu skażonego, wiary godnej potępienia. Czyli widzimy tutaj wyraźnie, że to jest powiedziane o tych, którzy zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy przyjść nie mogą i nie postąpią dalej, albowiem głupstwo ich jawne będzie wszystkim, jak i z tamtymi się to stało. Jannes i Jambres to byli ludzie, którzy znali prawdę, jak tutaj widzimy z tego fragmentu. I jeśli identyfikuje ich się prawidłowo z tymi dwoma czarownikami, którzy przed Mojżeszem umieli podrobić jego cuda, a mimo to nie uwierzyli Bogu, no to to już jest przykład właśnie bardzo niepokojący. Także Tytusa 1:16. Mówią, że znają Boga, ale uczynkami zapierają się, będąc obrzydłymi i nieposłusznymi i niezdolnymi do żadnego dobrego uczynku. Czyli widzimy wyraźnie, mówią, że znają Boga. Niektórzy twierdzą, że skoro słowo to oznacza odrzucony lub rozbitek, odnosi się do odrzucenia służby człowieka, a nie jego osobiście. Dlatego jego służba zostałaby odrzucona, ponieważ jego życie było w nieładzie. Ta interpretacja może być przydatna do obalenia tych, którzy zaprzeczają wiecznemu bezpieczeństwu wierzącego, ale słowa rozbitek nie należy rozumieć w tym ograniczonym znaczeniu. W Nowym Testamencie nie używa się go w ten sposób.
Oznacza to, że cała osoba zostaje odrzucona, ponieważ jest zagubiona. John Nelson Darby powiedział: być odrzuconym oznacza być zgubionym, być ukaranym wiecznym zniszczeniem z dala od obecności Pana. Tak, być odrzuconym oznacza być po prostu na wieki potępionym. Jednak nie powinniśmy z tego wyciągać wniosku, że chrześcijanin może utracić swoje zbawienie. Tematem omawianym w tym fragmencie pierwszego listu do Koryntian, czyli 9 rozdział, 27 werset i kontekst, to tematem tego 9 rozdziału pierwszego listu do Koryntian jest nauczanie apostoła Pawła, a nie jego zbawienie. Paweł apostoł mówi o możliwości bycia kaznodzieją, a mimo to skończenia jako rozbitek, jako osoba nie będąca chrześcijaninem i kończąca jako rozbitek, jako idący na potępienie. Jeśli kaznodzieja nie posiada zbawienia, możliwe jest, że zostanie skazany na wieczne potępienie w jeziorze ognia i siarki, w piekle. Jeśli nie zostanie zbawiony, trafi do piekła. I Judasz był taką osobą. Był kaznodzieją, głosił Ewangelię, uzdrawiał, wypędzał demony, pomagał biednym. Wiele rzeczy robił. Był nie do odróżnienia od apostoła Piotra w wielu kwestiach, bo gdy Pan Jezus powiedział, jeden z was mnie wyda, to uczniowie pytali, chyba nie ja. Nikt nie wskazał Judasza, bo każdy z nich myślał, że on bardziej mógłby wydać Jezusa niż Judasz. Bo gdyby myśleli, że Judasz jakoś odstaje od nich, to by wskazali na Judasza, ale nikt nawet Judasza nie podejrzewał. Nawet wtedy go nie podejrzewali, gdy Pan Jezus wskazał przez kawałek umoczonego chleba, że to Judasz, to mimo to ludzie dalej nie dopuszczali do siebie tej myśli, że Judasz mógłby być synem piekła dwakroć gorszym niż oni sami. Taki był to zewnętrznie podobny do porządnych ludzi człowiek. Człowiekiem, o którym mówiliśmy w Ewangelii Mateusza 7:22, to jest inny przykład, czyli Mateusza 7 rozdział, 22 werset. On tutaj zawiera takie osoby, które właśnie są w tym przykładzie. Wielu rzeczy mi dnia onego, Panie, Panie, czy żeśmy w imieniu Twoim nie prorokowali i w imieniu Twoim diabłów nie wyganiali i w imieniu Twoim wielu cudów nie czynili? A wtedy im powiem, nigdym was nie znał. Tak, odstąpcie ode mnie, którzy czynicie nieprawość. A przecież to byli tutaj tacy ludzie, którzy mówili do Pana Jezusa, Panie, Panie, czyli uznawali panowanie Chrystusa. Wyznawcami byli Lordship Salvation na podstawie wyznawania Panem. Myśleli, że to im zagwarantuje miejsce w niebie. Nie ma czegoś takiego. Nie każdy, który mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, ale ten, który co robi? Wierzy w Pana Jezusa. Ten, który czyni dzieło Boże, wolę Bożą. Wolą Bożą jest wierzyć w tego, którego On posłał, czyli w Pana Jezusa. Jeśli ktoś jest kaznodzieją, dobroczyńcą, a nie uwierzył osobiście w Pana Jezusa, to idzie na wieczne zginienie. Jeśli nie jesteś zbawiony, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. I było oczywiste, że niektórzy głoszący w Koryncie byli podejrzani i apostoł dał im to ostrzeżenie. Niektórzy z was nie znają Boga, ku zawstydzeniu waszemu to mówię, powiedział apostoł Paweł do Koryntian. Możemy zapytać, dlaczego więc Paweł mówił o sobie, że prawdopodobnie skończy jako rozbitek, skoro tak się nigdy nie stanie. To akurat jest chyba oczywiste. Odpowiedź jest taka, że Paweł mówił o kaznodziejach w ogóle, a zatem obejmował i siebie.
I często tak mówimy, mówiąc przede wszystkim o sobie samym, żeby nie urazić słuchaczy. Ale apostoł Paweł był kimś więcej niż kaznodzieją, był wierzącym, zbawionym i nie mógł się zgubić. Paweł apostoł w taki sposób przeniósł się na obraz, czyli użył siebie jako ilustracji, aby nie wyróżniać nikogo, szczególnie w Koryncie, i nie powodować zgorszenia. W ten sposób potraktował sprawę z delikatnością. I widzimy to na przykład w 1 Koryntian 4:6. Pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział, 6 werset. Jest bardzo pouczające, jak głosić kazania, mówić o sobie jako o przykładzie. Czyli to ja jestem grzesznik, to ja jestem zagrożony potępieniem, jeśli nie wierzę w Pana Jezusa. A to, bracia, stosowałem do siebie i do Apollosa z powodu was, abyście się na nas nauczyli nie więcej rozumieć, niż Pismo mówi, abyście się dla jednego nie wynosili jeden na drugiego. Widzimy wyraźnie. I to jest bardzo ważna lekcja. Jak się mówi kazanie, to dać na przykład samego siebie albo kogoś mocnego w wierze. Tak jak tutaj Paweł zrobił Apollosa, który wiadomo było, że się nie obrazi, że apostoł Paweł go dał jako przykład. Bo jeżeli jakiegoś słabego wskażemy, takiego, który ledwo zipie, ledwo chodzi, już ledwo powłóczy nogami, a my go wskażemy jeszcze jako przykład jakiegoś problemu, to może być tak, że nie osiągniemy jego serca, tylko spowodujemy jego załamanie. I nie wolno takich rzeczy robić, jak poucza nas przykład kaznodziei Pawła. I pierwszy rozdział pierwszego listu do Koryntian, 12 werset. Opowiadam o tym, że każdy z was mówi: ja mi jest Pawła, a ja Apollosa, a ja Kefasa, a ja Chrystusa. A przecież tam w Koryncie sektami się nazywali od Grześka, od jakiegoś innego lokalnego brata, tak? Czyli a ja jestem Michalskiego, a ja jestem Grześka, a ja jestem kogoś innego, a inny, a ja jestem Chrystusowy. Raczej nie mówili o Pawle, Apollosie i Kefasie, tylko mówili o tym, że są właśnie czy to Kryspusa, czy też innego ważnego brata z pierwszego listu do Koryntian. Takie stronnictwa tworzą się w każdym zborze, że jeden jest za jednym bratem, drugi za drugim bratem i tak tworzą się sekty. A my mamy nie być tacy. My mamy być zawsze otwarci. Jeśli raz Kryspus mówi dobrze, słuchamy Słowa Bożego, które przedstawił Kryspus, a nie słuchamy Kryspusa. Jeśli innym razem Grzesiek powiedział dobrze, słuchamy Słowa Bożego, a nie Grześka. Słuchamy Słowa Bożego. A to, że Grzesiek był użyty przez Boga, nie ma tutaj żadnego znaczenia, bo jest to nieistotne z punktu widzenia prawdy. Natomiast istotne jest, żeby się o tego Kryspusa czy tego Grześka modlić, bo jeśli on był użyty do przekazania Słowa Bożego, to za chwilę diabelski atak będzie na niego przypuszczony z pełną mocą. Od takich diabelskich pokus jak pochwała, ach, jakie piękne kazanie, bracie, po bezpośrednie ataki, spuszczone powietrze z opony, czy też następnego dnia poważna rozmowa z szefem w pracy, czy też klient niezadowolony złoży reklamację i tak dalej, i tak dalej, czy też mucha wpadnie do oka i zacznie się łzawienie i 3-tygodniowa kuracja antybiotykami, która nic nie pomaga. Na przykład, bo jeszcze diabeł posłuży się lekarzem, który posłuży się nieoptymalną metodą leczenia. Może nie zniszczy oka, ale mocno skomplikuje sam proces przychodzenia do zdrowia. Więc takich rzeczy jest tutaj pełno, o które trzeba walczyć w modlitwie, gdy jest użyty jakiś brat do przekazania prawdy. I apostoł Paweł tutaj, aby nie wyróżniać nikogo, szczególnie w Koryncie, i nie powodować takiego poruszenia czy zgorszenia, w ten sposób potraktował sprawę z takim
dyplomatycznym, delikatnym podejściem. Rzecz w tym fragmencie polega na tym, że apostoł Paweł chciał pokazać całym swoim sposobem życia, którym trzymał swoje ciało w uległości, że nie był jednym z tych odrzuconych. I to jest bardzo ważne. Kto uwierzył w Pana Jezusa, jest raz na zawsze zbawiony. Uwierz Pana Jezusa. Przestań wierzyć w siebie, uwierz Pana Jezusa. Uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi, a będziesz zbawiony. Kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Więc uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi. Przestań wierzyć sobie, uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi. Uwierz, to jest to samo, co zaufaj. Zaufaj. Zaufaj Panu Jezusowi Chrystusowi, a będziesz raz na zawsze zbawiony. Nie będziesz miał żadnej świadomości grzechów, bo Pan Jezus wszystkie grzechy zgładził raz na zawsze w czasie, gdy wisiał na krzyżu, na Golgocie. I przestań ufać sobie, zaufaj Jezusowi. Kto jest raz w Chrystusie, jest na zawsze w Chrystusie.